Track Masters, przedostatnia runda, Tor Poznań. Auto jest doskonałe, auto jest szybkie, są opony, jestem maksymalnie wjeżdżony, dowiozłem P1 na ostatniej rundzie, jestem nakręcony jak meteoryt, jadę tam dać z siebie absolutne maksimum. Co mogłoby pójść nie tak? Samochód po ostatniej rundzie na Brnie już wiem, że jest doskonały, jeździ się nim świetnie, jest przerażająco szybki. Wiem, że ten samochód wydawał się szybki na bardzo szybkim torze, jakim było Brno, więc na Poznaniu, na którym potrafimy jeździć naprawdę bardzo szybko i przesuwać ten limit bardzo daleko, opóźniając hamowanie, jadąc bardzo szybko w zakręcie, wiem, że jazda po Poznaniu to już będzie naprawdę jazda z pełną adrenaliną i będzie to mega fun. Zawody już takie na absolutnym maksie wszystkich możliwych zawodników. Wszyscy w swoich klasach na tym etapie walczą już o podia na koniec sezonu. Wszyscy wiedzą, że od tej rundy bardzo dużo zależy. Wszyscy potrafią jeździć po torze Poznań i możemy się spodziewać takiego prawdziwego karate i tego, że każdy w zasadzie na tym wyjeździe na Poznaniu będzie próbował pojechać swoją życiówkę, swoje absolutne maksimum. Wyjeżdżamy wcześniej rano. Wszystkie znaki na niebie mówią, że to będzie mój dzień i że podium to jest krytyczne minimum, co mnie tego dnia interesuje. Wiadomo, że muszę zdobywać podia do końca sezonu, żeby dowieść cel, jakim jest podium w klasyfikacji w mojej klasie w całym sezonie Track Masters. Szczególnie po pierwszych dwóch rundach w tym sezonie, które niestety ukończyłem bardzo nisko, gdy jeszcze samochód nie był gotowy, ani ja nie byłem wjeżdżony. Teraz muszę osiągać maksymalne pozycje, natomiast wiem, że spokojnie to zrobię, mając na uwadze to, co osiągnąłem w ostatnich dwóch rundach, mając na uwadze to, co zrobiliśmy z samochodem i to, że wiem, że potrafię jeździć po torze Poznań. Dla mnie ta runda na Poznaniu ma takie mentalne znaczenie i takie brzemię, takie znamie, którym czuję się naznaczony w zeszłym sezonie, bo w zeszłym sezonie wydawało mi się, że jestem szybki, przyjechałem tutaj i dostałem taki łomot, że jakby nie wiedziałem, co się dzieje i jakby zdałem sobie sprawę, że Tor Poznań jest takim obiektem, że co z tego, że umiem na nim jeździć, wszyscy potrafią na nim jeździć. Jest to tor, na którym po prostu wszyscy jeździmy najwięcej. I tutaj trzeba naprawdę wykazać się czymś ponad standard, żeby cokolwiek tutaj osiągnąć. Ja byłem i wolniejszym kierowcą, miałem wolniejsze auto i jakby to była taka runda, która mną mocno tąpnęła w zeszłym roku. Dlatego ambicjonalnie powiedziałem sobie, że jeżeli tutaj przyjadę w tym sezonie, to przyjadę tutaj po to, żeby po prostu wyrównać rachunki. Dla mnie jedyny scenariusz, jaki tutaj może dzisiaj się odbyć, jest taki, że ja tu dzisiaj przyjechałem pojechać życiówkę. Muszę pojechać życiówkę i ta moja życiówka musi starczyć, żeby być wysoko na podium. Pierwsze schody zaczynają się, gdy około godziny 10 któryś z zawodników, w zasadzie do dzisiaj nie wiadomo który, rozlał olej po torze i rozlał go na tyle skutecznie, że pociągnął strugę oleju dosłownie przez całą nitkę toru.
to wyłącza zawody na półtorej godziny i w zasadzie przez półtorej godziny jest cisza i wszyscy stoimy, kopiemy w koło i nikt nie jest w stanie się wjeździć przed południem, więc moja podstawowa taktyka już na dzień dobry legła w gruzach. Wyjeżdżam na w zasadzie drugą czy trzecią sesję. Te pierwsze kółka już pokazują, że jestem piekielnie szybki i będzie na pewno, dzisiaj będzie życiówka, dzisiaj idę po swój czas, ten, o którym zawsze marzyłem, żeby zrobić i widzę po czasie, że jestem pierwszy. Problem, z którym się borykam, problem numer dwa tego dnia, był taki, że z jakiegoś powodu sprzęt pomiarowy nie zbierał moich czasów i pomimo tego, że zapiąłem trzy okrążenia z bardzo dobrym czasem już na pierwszej przejechanej pełnej sesji, niestety system sczytał tylko jedno okrążenie tego dnia i musimy coś zrobić. Całe moje auto jest z laminatu, szyby są z poliwęglanu, niestety te czujniki i sprzęt pomiarowy trochę wariuje, gdy wszystko jest z takich materiałów, ponieważ zachodzą zjawiska elektrostatyczne i to nie chce działać. Organizator pomaga mi, instalując dodatkowe urządzenie, które ma odizolować tę pestkę od plastikowych elementów auta i wyjeżdżam na kolejne sesje po to, żeby dokonać pomiaru. Dopiero od trzeciej, czwartej sesji pojawiają się prawidłowe moje czasy. Na moją niekorzyść działa to, że zrobiło się już gorąco i w tych sesjach trzeciej i czwartej nie osiągam takich topowych, naprawdę bardzo dobrych czasów, a muszę zrobić co najmniej trzy bardzo dobre okrążenia, bardzo niskie, bo to z średniej wynika to, jaką pozycję zajmiemy na podium i w zawodach tego dnia. Nowym problemem, który się pojawia i z którym borykam się całego tego dnia, to niestety głośność wydechu. Był to bardzo pechowy dzień dla nas wszystkich i dla toru. Na torze od wielu lat jakby siedzą w jego okolicach i czyhają ekolodzy. Są zamontowane czujniki, które mierzą natężenie głośności tego obiektu. Na nasze nieszczęście tego dnia wiatr wiał jakby pod prąd, czyli jadąc prostą startową jechaliśmy pod wiatr i ten wiatr z naszych wydechów dokładnie w miejscu, gdzie nasze auta są najgłośniejsze, jakby zabierał ten dźwięk prosto w stronę czujnika, który mierzy właśnie głośność. To wpłynęło na to, że bardzo wiele samochodów tego dnia nie było w stanie jechać na niektóre w ogóle, a na przykład niektóre auta, takie jak moje, na prostej startowej nie mogły na maksa odkręcić. Dla mnie był to potężny problem. Zresztą ja byłem bardzo zdziwiony na początku, jak mnie ściągnęli z marszale z toru, żeby powiedzieć mi, że mój wydech jest za głośny. Limit to 96-98 dB. Moje auto tego dnia generowało 112 dB. Łapaliśmy się za głowę, jak to jest możliwe, przecież przejeździłem cały sezon i nigdzie nie było problemów. No tak, ale potem zdaliśmy sobie sprawę, że dokładnie w momencie, gdy wkładaliśmy skrzynię 8 HP w maju tego roku, usunęliśmy jeden z tłumików środkowych i na wszystkich dotychczasowych torach, na które jeździliśmy do tego momentu, nie było problemu, bo nigdzie nie było faktycznego pomiaru głośności. Dopiero to jest mój tak naprawdę pierwszy wyjazd na torze Poznań z nowym setupem wydechu i z nową skrzynią i jeszcze z dokoksowaną mapą, co wszystko wpływa na to, że auto jest po prostu zdecydowanie głośniejsze. Musiałem coś na to zaradzić. Jedyną metodą, żeby się jakby przed tym obronić i żeby ukańczać pełne okrążenia, było przepinać bieg wcześniej i po prostu jechać na szóstym biegu całą prostą startową. Było to bardzo bolesne dla mojego czasu, jaki osiągałem, no bo mój samochód ma jakby dużą moc w mojej klasie, akurat mam większą moc, jeżdżę na słabszej oponie, jestem cięższy, ale mam dużą moc i bardzo dobre przyspieszenie i właśnie nie mogłem z tego skorzystać w najważniejszym miejscu na torze, gdzie mogłem zyskiwać czas, czyli na prostej startowej, więc zabrano mi de facto ten najważniejszy feature i najważniejszą przewagę, jaką miałem zbudowaną, wynikającą z tego, jak moje auto jest szybkie w tym momencie. Po czwartej sesji jestem na prowadzeniu, jestem na P1. Robię czas na poziomie niskiej 1,47, 1,46 już widzę, jest w zasięgu spokojnie tego dnia. Zostają jeszcze dwie sesje i mam jeszcze w zanadrzu nowe opony do założenia, bo do tej pory jeżdżę na używanych oponach.
zostały dwie sesje do końca dnia. Jesteśmy już po największym tym szczycie południowym i jest szansa, że temperatura będzie spadać, więc wiem, że na tej ostatniej sesji mogę zrobić najlepszy wynik. Wyjeżdżam na piątą sesję, jestem pierwszy w tym momencie i mam sekundę przewagi nad moją konkurencją. W międzyczasie widzimy, że konkurencja zmienia opony już na nowe. Ja zostawiam sobie to na ostatnią sesję po to, żeby jeszcze mieć potem możliwe najświeższe opony na ostatnią rundę na torze Most. Wyjeżdżam na piątą sesję, pomimo używanych opon, pomimo tego, że nie mogę na maksa odkręcić na prostej startowej, więc de facto nie jadę maksymalnego swojego 100%, jakie mógłbym pojechać tego dnia. Jadę swoją życiówkę na torze Poznań, 1.46,4 i wiem, że mam jeszcze zapas na poziomie około całej sekundy na nowych oponach, prawdopodobnie nawet 1,5 do 2 sekund, gdybym miał nowe opony i mógł na tym jednym okrążeniu pojechać absolutne 100%, także wiem, że tego dnia nawet czasy na poziomie 1.44 będą wykonalne. Zjeżdżamy z piątej sesji. Konkurencja przeskakuje mnie niestety, zakładają świeże sliki, przeskakują o 2 sekundy do góry. W tym momencie mam trzecią pozycję i czuję, jak pojawia się stres, bo po prostu wiem, że od tej jednej ostatniej sesji będzie zależał cały wynik tych zawodów i od tej sesji będzie zależało to, czy na ostatnie zawody w tym roku pojadę, mając już pewność, że jestem na podium, będzie kwestia tylko tego, czy będę drugi czy trzeci, czy ostatnia runda będzie rundą o wszystko i walką o na zasadzie wszystko albo nic. Oddajemy opony na serwis do przekładki i czekamy na naszą kolej, na ostatnią sesję tego dnia. Duża kolejka na wulkanizacji. Nie tylko ja wpadłem na pomysł, żeby założyć nowe opony na ostatnią sesję. Ja zaczynam się wprowadzać w taki stan, żeby dać radę, dać z siebie absolutne maksimum na ostatniej sesji. Tego dnia na torze Poznań bardzo wielu zawodników miało problem z wydechami. Najnowsze Porsche GT3 RS-y w seryjnym wydechu nie mieszczą się w limitach torów FIA, na całym świecie jest ten problem. Niestety kilku zawodników dopuściło się zrobienia czegoś naprawdę karygodnego i doszło do takiej sytuacji, że cała jedna grupa, w której jeździły auta, które około 10 samochodów nie spełniało tych norm głośności, cała jedna grupa, pomimo podniesienia czerwonych flag na całym torze, postanowiła kontynuować jazdę i pomimo kompletu czerwonych flag jeździli dalej. Doprowadzili do sytuacji, że jeden z marszali musiał wyjść na środek toru i zatrzymać jazdę fizycznie, stając przed autami i dużo ryzykując swoim zdrowiem na prostej startowej. I cała jedna grupa musiała zostać zatrzymana. Marszale, sędziowie z toru, nie ma co ukrywać, mocno zdenerwowali się całą tą sytuacją, ponieważ ten rodzaj niesubordynacji po stronie zawodników może doprowadzić do katastrofalnych, naprawdę katastrofalnych skutków, gdyby ktoś był na torze rozwalony, gdyby był olej i tak dalej, a cała grupa piekielnie szybkich samochodów dalej jeździ. To wszystko doprowadziło do sytuacji, że sędziowie zatrzymali całą grupę, zatrzymali tor, i przez 45 minut każdy z nich otrzymywał reprymendę, to zatrzymało jazdy dla wszystkich zawodników na torze na około 45 minut. Zegar nieubłagalnie tykał i kończył się czas tego dnia na jazdy. Staliśmy wszyscy w boksie, czekaliśmy wszyscy, czy zdążymy jeszcze wyjechać, ale zegarek pokazywał, że akurat nasza grupa jest następna po ich zjeździe, więc na styk powinno to się udać. Ja, mimo wszystko, co się wydarzyło, zdążam przygotować samochód, są nowe opony założone, temperatura spadła, jest idealny warunek do tego, żeby zrobić życiówkę, pojechać 45-44 nawet na torze Poznań i zrobić to P1 na torze Poznań, jakby przeskoczyć wszystko to, co wydarzyło się rok temu, gdy dostałem taki łomot i zdałem sobie sprawę, że mam bardzo dużo pracy do wykonania. Tak w tym momencie czułem, że cała ta praca się zwróci i w tym momencie czułem, że jak wyjadę, to zrobię P1, zrobię najlepszy czas w moim życiu na tym torze i pokażę, na co mnie stać. Zapinam się, mega skupienie, jestem mega naładowany, gotowy, żeby pojechać swoje maksimum. Mam przed oczami tylko i wyłącznie P1, tylko i wyłącznie zwycięstwo. Jestem niesiony tym, co wydarzyło się ostatnio na Brnie i mam przed sobą wizję tego, że tym razem to zrobię. Odpalone auto, chcemy wyjechać na ostatnią sesję, sesję szóstą tego dnia. I dzieje się coś, co wydarzyło się dokładnie to samo, co wydarzyło się na Lausitzring, czyli organizator podejmuje decyzję, że ostatnia sesja nie będzie mierzona i nie będzie się wliczać do zawodów. Muszę przyznać, że w tym momencie, gdy drugi raz mi się to wydarzyło w jednym sezonie,
moja złość już nie nadawała się do nagrywania tego na kamerach. Podejmuję decyzję, chyba po raz pierwszy w swoim życiu i w tym sezonie, że się po prostu pakujemy w złości i nie jedziemy nawet na rozdanie nagród. Kolega odbiera za mnie P3, natomiast jestem naprawdę wściekły, bo włożyliśmy kosmiczną ilość pracy. Jestem wściekły, ponieważ przez masę czynników zewnętrznych, na które nie miałem najmniejszego wpływu, nie byłem w stanie pokazać swojego maksimum. Najpierw rozlany olej, potem problemy z głośnością wydechu, potem zatrzymany tor. Jakby przegrywam tą rundę przez czynniki, na które nie miałem wpływu i nie ma drugiej rzeczy, która frustruje człowieka tak bardzo jak to, kiedy bardzo chcesz, kiedy wiesz, że potrafisz, kiedy wiesz, że dasz z siebie absolutne maksimum i nie jesteś w stanie się wykazać, bo coś od ciebie niezależnego ci na to nie pozwala. Nie pamiętam, żebym był tak wściekły w ostatnim sezonie, w całym tym sezonie nie pamiętam, żebym był tak wściekły jak na tych zawodach. Wracamy do domu wkurzeni i wracamy do domu z wiedzą, że na torze most to będzie jazda o wszystko i od wyniku na moście będzie zależeć cała nasza wynik całej naszej pracy w sezonie 23. Trzecia runda wyścigów ARC Endurance na torze Most. Dla mnie i dla całego naszego teamu jest to bardzo ważna runda, ponieważ w tym momencie klasyfikacji generalnej jesteśmy ex aequo z trzema, nawet czterema innymi samochodami na trzecim miejscu i walczymy o miejsce na podium na koniec sezonu. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby stracić jakikolwiek punkt w tym momencie, jeżeli marzyłoby się nam, żeby ukończyć ten sezon z jakimkolwiek tytułem. Nie będzie łatwo, bo nasz główny konkurent to jest Porsche z Polski, LFP Racing Team. No, ten samochód znacznie przyspieszył od zeszłego sezonu, jest on znacznie szybszy. Jakby jedyne, co nas ratuje, to jest to, że samochód nasz jest jakby bezawaryjny, bezobsługowy i po prostu jeździmy równo i mamy nadzieję, że po prostu równa, stabilna jazda bez żadnych przygód i żadnych jakichś wariacji pozwoliłaby dowieść podium. Inne samochody, które zapewne się są u nas zarówno dużo szybsze, jak i też dużo wolniejsze. Drugim naszym rywalem jest samochód, który jest u nas w teamie, czyli Diesel 335. I są jeszcze, jest jeszcze kilka innych aut, natomiast one nie mają punktów jakby już uzbieranych w sezonie, więc dla nas w sumie nie jest istotne w dzisiejszym wyścigu to, czy ukończymy go na podium. Najważniejsze jest to, żeby go ukończyć nad pewnymi konkretnymi autami i tymi autami są właśnie Porsche, to żółte oraz to w szachownice. Także w zasadzie wszystko skupia się wokół tego, żeby ukończyć nad nimi, bądź bardzo blisko nich, żeby nie stracić punktów. Jeżeli ukończymy pod nimi, no to wszystko rozstrzygnie się na ostatniej rundzie na torze Brno w październiku. Natomiast zrobimy wszystko, co w naszej mocy dzisiaj, żeby dowieść jak najlepszą pozycję. Ja podjąłem decyzję, że chcę jechać dzisiaj jako ostatni. Pierwszy raz mam tak, że obudziłem się dosłownie wczoraj, przedwczoraj z taką myślą, że mam naprawdę, że naprawdę mi zależy i mam taką mega potrzebę rywalizacji i jadę na te zawody totalnie po to, żeby się napierniczać. I to jest fajne, że to się wreszcie we mnie coś takiego obudziło, że nie jadę po to, żeby przeżyć, żeby sobie 2 godziny pojeździć w kółko, tylko tym razem jest już tak, że widzę realną szansę na uzyskanie jakiegoś tytułu i jakby to współzawodnictwo motorsportowe tak we mnie jakby wyzbrało i mówię, chcę dzisiaj jechać ostatni, bo wiem, że jeżeli dwaj poprzedni kierowcy przede mną zrobią jakąś tam pozycję średnią, czy nie wiem, nawet umiarkowaną, a będzie szansa coś gdzieś tam ugrać, to mam dzisiaj taki mindset, że po prostu chcę się napierniczać i walczyć o każdą sekundę na torze i jak wsiądę o 14 do samochodu dzisiaj, no to dam siebie po prostu 100%. Mój cel to na koniec wyścigu zjechać dzisiaj do Park Firm jako jeden z podiumowych samochodów, jako jeden ze zwycięzców tego wyścigu. Żeby to zrobić, zgłaszam się na ochotnika, żeby dzisiaj jechać ostatni. Po 4 godzinach wyścigu
przychodzi kolej na mój stint, na finał tego wyścigu i na zrobienie tego, co zadeklarowałem dzisiaj rano. Obudziłem się rano z myślą, że dzisiaj dowiozę maksimum, obudziłem się dzisiaj rano z myślą, że dowiozę podium i zamierzam dać swoje absolutne 100%. Wsiadam za kierownicę mojego samochodu na drugiej pozycji i powtarza nam się scenariusz, który wydarzył się na drugiej rundzie ARC Endurance na torze Most, czyli jesteśmy drudzy, na chwilę nas wyprzedza konkurencja, natomiast oni będą jeszcze musieli się zmienić i my będziemy potem walczyć o utrzymanie drugiej pozycji. Czeka mnie ucieczka, 1,5-godzinna ucieczka przed konkurencją, która robi 5 sekund szybsze okrążenia, mając o 5 sekund szybsze samochody i to, czy zdołam utrzymać drugą pozycję do końca tego wyścigu. Nasza konkurencja to o 100 koni mocniejsze M3, to Porsche 944, to samochody, które mają prawo być od nas szybsze. I ja, mając 45 minut do końca wyścigu, rozpoczynam ucieczkę, na słuchawce jest ze mną Marta i mówi mi mniej więcej, w jakim czasie konkurencja mnie dogania. Moim zadaniem jest cisnąć do absolutnego maksa i nie pozwolić sobie nawet na moment takiego spokoju, nawet na moment odpuszczenia. Moim celem jest dowozić najszybsze możliwe okrążenia do samego końca tego wyścigu, pomimo że mamy kosmiczny upał, opony zaczynają się kończyć, hamulce zaczynają się kończyć, a ja muszę jechać swoje absolutne 100%. Mamy 8 okrążeń do końca wyścigu. Marta mi daje znać, żebym tylko tego nie zepsuł, bo już wiemy, że jeżeli je ukończę standardowym tempem, to nie dogonią mnie. Mamy około minutę przewagi, nie będzie to dla nich możliwe. Wiem, że zapewniam sobie w tym momencie wskoczenie na podium w klasyfikacji w naszej klasie i że mamy szansę realną walczyć o tytuł wicemistrzowski w sezonie ARC Endurance w tym roku. Jest to dla mnie wielka radość, jest to świetna praca całego zespołu Radical Team, w którym udało się to dowieść. Masa zadowolonych, usatysfakcjonowanych ludzi w teamie, jakby
ten team spirit i to uczucie, gdy zjechałem dowożąc P2, gdy już widzę, że ludzie we mnie wierzą, gdy już widzę, że wspólnie robimy coś fajnego, coś wielkiego, że ja coś znaczę jako kierowca, to jest bezcenne uczucie. Wrócić do domu, wiedząc, że dowieziony został wynik i że naprawdę możemy o coś ważnego walczyć. Wspaniały dzień, wspaniałe wyścigi na torze Most. Teraz zostaje nam ostatnia runda. W klasyfikacji mamy co prawda drugie miejsce, natomiast na punktach wszyscy, którzy są pod nami, są dosłownie o 1, o 2 punkty niżej. Za ostatnią rundę otrzymujemy takie ilości punktów, że w zasadzie ostatnia runda rozda karty podium całego sezonu. Możemy być zarówno poza podium, jak i na każdej pozycji podium. Matematycznie wszystkie scenariusze są możliwe, łącznie z tym, że będziemy pierwsi i zdobędziemy tytuł mistrzowski, to jest najmniej możliwe, ale matematycznie możliwe, jak i to, że będziemy na 5. pozycji poza podium i całkowicie wypadniemy i nie zdobędziemy nic. Wszystko będzie zależało od naszego wyniku na finale sezonu na torze Brno, także to, co mnie czeka na ostatniej rundzie, to wyścig o wszystko w obu cyklach wyścigowych. W obu cyklach i zarówno w dwóch wyścigach, które są przede mną, jak i w klasyfikacji generalnej mogę mieć tytuły wicemistrzowskie, mistrzowskie, a mogę zostać kompletnie z niczym. Także za miesiąc walka o wszystko.